Ważne jest, że zapakowali nas 14 czerwca, bo 13 nas wyprowadzili z więzienia. Tak. 14 dotarliśmy do Auschwitzu. Do Auschwitzu, tak. No i tam zanumerowali nas. Mnie się wydaje, że ja ten numer już jak gdybym wiózł już w transporcie już z Tarnowa do Oświęcimia. No, no. Do Oświęcimia. Ten numer, znaczy już oszukowany bym. Bo o co chodzi? Ja mam oryginał odręczny, który przyszedł z Oświęcimia do burmistrza Jarosławia. Burmistrza Jarosławia. Tak. Burmistrz widzi, że tam jest dużo uczni, prawda, ze szkoły budowlanej, przesłał to dyrekcji szkoły budowlanej. Ja tam byłem parę razy zaproszony do tej szkoły, wiesz, jako uczeń. Później, wiesz, przeżyłem. Później był, wiesz, takie wielkie święto jubileusz. Szkoła miała 75 rocznicę, wiesz, istnienia. To ja byłem takim honorowym, wiesz, na tych uroczystościach. I chodziłem do izby, prowadzili mnie do izby, to się nazywa Izby Pamięci. To była taka sala duża, lekcyjna. No i właśnie tam było dużo różnych figur, różnych obrazów, szczegółów, jak to wygląda, jak wyglądają rzeczy Oświęcimia do niszczenia ludzi. No i ja ale tam... Oświęcimia jeszcze wtedy nie było. Późniejsza historia. Oświęcimia nie było. To był jeszcze... To z więzienia jakiś mogło być. Z 14 nas przywieziono do Oświęcimia. No. Z 14. Wyładowali nas z pociągu, jak trzeba było. Nikt się nie patrzył, kto jest pierwszy, kto jest ostatni. Nikt się na to nie patrzył. Tylko gnili wszystko do przodu. Ale no. Teraz tak, jeżeli... Mówi się o pierwszym transporcie, to się zawsze zaczyna mówić i kończy się mówić o numerze 31. Tak, tak. I ten numer 31, powiedz, jakie przez cały przebieg obozu miał znaczenie dla ciebie? Rozumiem, tak. Bo po wojnie to, no to jest co innego, tylko w obozie. Obozie. Czy z tego tytułu miałeś jakieś przywileje, plusy, prawda? Czy minusy? Tak, żeby plusy, czy przywileje. To różnie było. Wiesz. To zależy, jak trafił na jakiego esmana. Jakiego esmana trafił, czy wojskowego. Byli tacy, opowiada Ferfluch, że ten Dubis Duchat numer 21, Bifil, jak długo ja żyję. No, numer mówisz sam, że to ten Dubis. No i kopnął mnie w tyłek i poszedł dalej. Ja poszedłem dalej do roboty swojej, on dalej.